zredukować ilość słońca docierającego do ziemi. Po co? Bo mniej witaminy D wytworzy organizm, między innymi. No. Ale więcej rzeczy się dzieje. Mniej witaminy D, masz depresję, masz ten, to trzeba się leczyć, tak? No. To jest, no ale niby, że to jest program, wiesz, globalne ocieplenie. Tylko żeby je wytworzyć, to jak są takie pręgi, no, nieraz, to się puszcza IMF takie, to są... Na lewo mamy skręcać? Nie. Cały czas prosto, dobra. Prosto na rondo, jak widzimy to. Aha. No dobra, teraz już widzę głębiej. No. Dopuszczają, takie urządzenie się nazywa HARP. I to jest taka odwrócona mikrofalówka, która wysyła promienie do stratosfery. Aha. I podgrzewają... Coś słyszałem o tym. Jonosferę podgrzewają. I później pierdolą, że mamy ocieplenie globalne, jak oni ogrzewają jonosferę. Bo zastanów się tak. Mieszkasz tu 10 lat w Anglii, tak? Czy tam coś koło tego? No teraz, no dobra, teraz 5. Posłuchaj, teraz 5. Posłuchaj, no. Posłuchaj. Wszystkie żarówki są wymienione na LED-owe, czy tam na mało oszczędne. Oszczędne, to nie? No. A prąd kurwa nie staniał i nie jest za darmo. No. Gdzie ten prąd idzie? Właśnie mają takie urządzenia, które są do podgrzewania jonosfery i do wywoływania tego, bo to, tam jest nanodysk, taki... aluminium, bar, jakieś inne tam, wiesz, masa tych chemikali, tych no, metali. Nanocząsteczki to jest amerykańska, nanocząsteczki to jest amerykańska technologia używana przez wojsko od końca lat 80. I to są mikronowe części milimetra, rozpylane, to dodatek do paliwa idzie. Tylko oni tam mają, wiesz, albo to komputerowo jest sterowane, albo w samolotach mają przełączniki. Dlatego raz jest taki film, gdzie gościu zapomniał wyłączyć i kurwa z chemitralsami włączonymi lądował, kurwa, bo nie wyłączył, kurwa, bo coś się zjebało i kurwa ten pył leciał na lotnisku już, gdzie to, wiesz, oni zazwyczaj jak na górnych mają przylotach, to włączają albo wyłączają, bo to widać na niektórych filmach, że nie jest cały czas, nie? Nie, bo silników nie może lecąc odrzutowiec kurwa na 10 km silników wyłączyć, żeby nagle dym nie leciał. Nie? Tak. No bo gdzie? To nie jest ten, bo by spierdolnął spad od razu, więc. No to kurwa nie, a oni później to wywołują i na całym świecie. Wiesz, ja jestem na takim forum, gdzie jest w tej chwili 180 tysięcy ludzi ze świata i robimy tam zdjęcia, ten, no i każdy tam wstawia. No i po prostu no są filmy, niektóre. No to jest jasny dowód, że. Mogłoby dzisiaj piękne niebo, tamte jak samo. No. I zauważ, bo już masz trochę lat, kiedyś błękit nieba to był błękit, a teraz wiele dni jest takich, albo jest mleko białe, no, albo ten... No.